Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 18 stycznia 2022 rok. Od ubiegłego roku zamierzam pokazać łapkę na warozę, zaleszczotki, żuczka ulowego, zaleszczyki i pszczelego wszolnika. Miałem już dwa nagrania uczynione z akcji, ale niestety gdzieś mi przepadły, trzymałem na zimowy okres. To jeszcze widać, jak tu jest zarobiony wosk, kitem chyba siateczka. Do tego służy bardzo drobna siateczka, prześwit oczka 0,4 mm. Drut kwasoodporny, też grubość drutu 0,4 mm i taka ramka wykonana, głęboka 1 cm, gąbka miękka do uszczelnienia i taką łapkę robimy tak, proszę Państwa, powałka. Tu są dwa takie haczyki, przykładamy, a i teraz, proszę Państwa, zapomniałem sobie wziąć kleszczy, czyli kombinek, i zakładamy to. No choroba wściekła, no nie zegnę tego. O, jest dokończone i to wszystko, proszę Państwa, w ten sposób. Mam rękę złamaną i nie będzie ją się przykładało. Niby się już zrosło, ale staw rozwalony dalej. O, jest. Proszę Państwa, to jest łapka. Och, nie będzie w tej ręce niosło. To jest łapka. Tu jest to przesunięte, to się troszkę pasowniej zakłada. Proszę Państwa, to jest łapka w cały ok. Kazałości. Na to można chwycić warozę, zaleszczotka, wszolnika ulowego i wyczyścić gniazdo pszczele z żuczków ulowych, gdyby się takie pojawiły, lub różnych podobnych, proszę Państwa, współlokatorów ula. Tak to wygląda w ulach wielokontygnacyjnych. To bardzo to można swobodnie to robić. Jest warunek, ta powałka musi być całkowicie szczelna, żeby jedyna łączność z gniazdem była bez tej siatki. No i tu na wierzch, tak jak pokazywał tamtej zimy, zakładamy o takie coś, proszę Państwa, taki pajączek. I teraz gdy waroza będzie przechodzić, proszę Państwa, nie, inaczej zrobimy. Czemu to służy? To służy temu, tak to stosujemy, że proszę Państwa, że gniazdo z czerwiem zakrytym, to tu jest słota deszczowno, więc przygotowałem tu okoliczności do nagrywania. Proszę Państwa, tak robimy, że gniazdo z czerwiem, dobrze widać, z czerwiem zakrytym przestawiamy do góry, a w środek wkładamy, proszę Państwa, między korpusem ten instrument. Proszę Państwa, między korpusem wkładamy ten instrument. Tu się czerw wygryza. Z pszczółek, z czerwiu wychodzi waroza. Następnie w tej kontygnacji zostaje matka z czerwiem otwartym i czerwi. Ta waroza chce przejść, proszę Państwa, tam gdzie czuje mleczko pszczele, młody czerw. Tu, do tej kontygnacji ta waroza chce przejść. Nie tylko waroza tam chce przejść, zaleszczotki, wszolnik ulowy,
co tam jeszcze może być? Wszolnik ulowy, bo ja ostatnio nachwytałem bardzo dużo tych wszolników ulowych. Żuczek afrykański i inne współlokatorzy ula. I proszę Państwa, tam po 10 czy ilu dniach to wszystko wyjdzie. Proszę Państwa, po 10 czy ilu dniach gdy to wszystko wyjdzie, wszystkich współlokatorów ula będziemy mieli tu, na tej siateczce. Jak, proszę Państwa, ten instrument działa. Proszę popatrzeć. Z tej drugiej kontygnacji pszczółki muszą mieć wylot pod daszek. Pszczółki muszą mieć wylot pod daszek. O, ja nagrałem taki film nalot czy rabunek. Może go wkleję pod tym nagraniem. I tam właśnie była założona rojołapka, no i pszczoły szły pod daszek. Nigdy wylotek nie może być tu. Dlaczego? Bo dolna część tej powałki, na której stoi korpus, będzie zorientowana w tym kierunku, że tu wszyscy współmieszkańcy będą pełzać, chodzić po tym obszarze. W ostateczności wylądują tu, w tym dołku. Gdy będziemy mieli wylot na tej wysokości, to na przykład gdybyśmy mieli żuczka afrykańskiego, no to on wyjdzie i spadnie koło ula. A tak, to on się zatrzyma, proszę Państwa, tu. On będzie chciał wyjść na dół przez rodnię na pole, żeby się przepoczwarczyć. Proszę Państwa, gdy mamy wylot wysoko do pszczół, pod daszek, u dołu nie ma żadnego wylotu, to ta powałka od góry nie jest w ogóle bezoblegana i waroza, która zeszła do tego dołka, proszę Państwa, do tego dołka, ona będzie w kontakcie z pszczołami tu, bardzo bliskim, bo te pszczoły na dolnej kontynuacji tu się będą spięczać, to będą obsiadać i tu waroza będzie chciała po prostu na nich zasumować, zakotwiczyć, troszkę pożerować. I proszę Państwa, ten dystans będzie przeciwdziałał temu, żeby waroza obsiadała tą pszczołę tu, w górnej części, nad tą powałką. Proszę Państwa, co mnie zainspirowało do takiego pomysłu zrobienia takiej łapki na współlokatorów niechcianych w ulu? To mnie zainspirował taki pszczelarz o Icku, o ksywce Albert Bohaterowicz z Rzeszowa. On pierwszy raz mówił o siatce, a drugi raz to pszczelarz numer jeden w Rzeczpospolitej, to chyba jest, no jak on się nazywa? Taki pospolity pszczelarz, matki chowa. No mam go na końcu języka, on właśnie pokazał nagranie, jak holenderski pszczelarz, Miller chyba, czy Müller, założył siatkę na ul i tak kontygnację przemieścił, jak ja mówiłem. I co się okazuje? Na tej siatce ulowej, z tego co ja zauważyłem i z tego co pokazywał pierwszy pszczelarz Rzeczpospolitej, pan, uciekł mi już polbrat, wynikało, że na tej siatce są tylko same wiekowe warozy. To by wychodziło, że waroza młoda, która się wykluła w szczerwiu, obsiadła pszczółki. I dlatego mnie to skłoniło, żeby nie stosować siatkę, tylko taką powałkę z taką studnią, gdzie waroza będzie miała dużo bliżej tu do pszczół,
gdy będzie chciała przejść do czerwiów, niż się wrócić z powrotem do góry, bo pszczoły stąd będą zorientowane do wylotku pod daszkiem, pod daszek, i w ogóle denicy nie będą obsiadać, a waroza będzie na jakiś wylot oczekiwała, że ona sobie wyjdzie dołem, dojdzie do czerwiu. I jeszcze tu, u góry, nie będzie już czerwiu otwartego, to waroza nie będzie miała żadnych ograniczeń, żeby tu zostać, tylko będzie chciała się przedostać tam, gdzie się będzie mogła rozmnażać. To jest jej głównym celem, i uśmiercać nasze pszczółki. Ja robiłem w dwóch ulach doświadczenie w tym roku. Moje ule, wiadomo, że są śmieszne, ale wybitnie niedostosowane są właśnie do tej metody. Do wszystkiego są najlepsze, a do tej metody nie. Tu są do tej metody najlepiej dostosowane ule składaki. No i teraz co następuje? No ja w jednym ulu złapałem dwie warozy. No i rzeczywiście przy jesiennym poddymianiu jedną, drugą tabletki Aprivavolu diagnozowałem tę rodzinę, ani jedna waroza się nie osypała. Następnie w następnym ulu, to był rój mój pierwszy, najmocniejszy, który tak skapał, jakby go waroza kończyła. Tam złapałem bardzo dużo wszczolników. W roju, ciekawe, nie? I co następuje? Waroza ani jednej. I przy poddymieniu okazało się, że też warozy nie ma. A więc co te pszczoły kończyło? Te pszczoły były wykończone, kończyły się same dzięki swojej po prostu cecha, jaką posiadały. To jest pszczoła kaukaska. Niestety to ją wykończyło. No i po prostu nie zawsze waroza powoduje to, że rodzina jest słaba. Czasem cecha charakterystyczna danej rodziny powoduje to, że ta rodzina się nie rozwinie, bo sama się wyniszcza, ale dlaczego, nie będę mówił, bo by może kogoś uraził. Proszę Państwa, i tak to wygląda. Pierwsza pułapka na niechcianych lokatorów ula została beze mnie tak dopracowana. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajne, bo gdy zakładamy tą pułapkę, matka nadal pracuje na całym gnieździe, może czerwić, tylko żeby też zapewnić jej pokarm, żeby tam miała pokarm. No i rodzinie nad pułapką też trzeba zapewnić pokarm, i w ten sposób nawet można sobie nawet jej nową matkę wychować. No proszę Państwa, no to wznoszę się na granice swoich możliwości, kombinuję jak mogę. No niestety taki ze mnie nieudacznik, że lubię czasem wyważać otwarte drzwi. Proszę Państwa, tymi dewagacjami, tym ostatnim moim pomysłem będę się musiał już wnet z Państwem pożegnać. O, jeszcze Wam raz pokażę. Tą ręką nie dam rady. Boli jak diabli. Och. Och, jest. Tu muszą być kleszcze, czy kombinerki, czy łopcęgi, jak to woli. O. Zakładamy. Proszę Państwa, między tym pajączkiem a tym dnem to jest dystans może 4 cm. To wszystko jest zrobione celowo. Siatka jest wielka, dużo większa od tego sitka, żeby była ta powierzchnia jakby od spodu parowania, powierzchnia parowania tego czerwiu, żeby ta waroza, która wychodzi z czerwiu z nadstawki, ona czuła,
żeby do niej siła zapachu dochodziła. Teraz jest bardzo ważne, żeby... Proszę Państwa, jest bardzo ważne taki szczegół, żeby ta cała pułapka nie leżała bezpośrednio na ramkach, bo by to nic z tego nie było. Ja tu dałem taką przestrzeń pół centymetra, no cholera. Ja tu dałem przestrzeń między ramką a tym około pół centymetra. Tu cały czas chodzi, żeby pszczoły tego nie zarabiały, a atmosfera rodni, zapach rodni był wyczuwalny w korpusie nadstawkowym, żeby tą warozę zachęcić do przechodzenia i ten dystans między tą pułapką a tym pajączkiem, on zapewnia nas, że waroza tą pułapkę od dołu, będąc w bliskim kontakcie z pszczołami, będzie bardzo chętnie oblegać, obsiadać, a nigdy nie będzie myślała, żeby powrócić do góry, do tych pszczół, bo tu pszczół w zasadzie nie będzie. Te pszczoły będą skupione w górnej części korpusu, tam gdzie mają wylotek na wierzch. I proszę Państwa, po zdjęciu tego wszystkiego z ula, po dwóch tygodniach czy trzech, to będziecie mieć współlokatorami ula wszystko zapełnione i usuwacie. No i się w ogóle zastanawiam, jaką rolę taka pułapka by pełniła w ograniczeniu rozmnażania żuczka ulowego. Czy to by miało jakiś istotny wpływ na ograniczenie jego rozwoju. No ale ja, jak mówiłem, tych pszczolników nachytałem, pszczelik takich czerwonych ze świeżego roju, że byłem zaskoczony, że w moich rodzinach tyle szkodników miodu się działo. Proszę Państwa, jeśli się Wam podoba to, co zrobiłem, to, co pokazałem, dajcie łapkę w górę, polećcie kanał. A jeśli się Wam nie podoba, dajcie łapkę w dół. No i proszę o jakieś sensowne komentarze, a nie jakieś tam bzdety, gdzie się czasem mi prezentują pszczelarze z wielkim doświadczeniem, którzy mają po 18 miesięcy pszczoły i mają takie doświadczenie, że jeszcze mylą matki z trutniami, ale potrafią ci jakieś tam nieprzyzwoite komentarze pisać. Ja jako twórca też się domagam jakiegoś tam szacunku i rzeczowych komentarzy takich, żebym mógł to jakoś swobodnie przełknąć, a nie żeby mi ktoś, proszę Państwa, ubliżał, a ja wiadomo, takiemu gościowi blokuję kanał, nie będzie mógł pisać i wszystko, no bo jeśli ktoś ma zaburzenia osobowości, no to jak można go inaczej potraktować? No proszę Państwa, i tymi delegacjami serdecznie się z Państwem żegnam.